to mówią, safety first, więc zakładamy kask, odpalamy kamerę i jedziemy! Over the edge, feel like I'm floating through the air. Na trzeci klakson! I feel a discontent, I'm finally facing it all. Na poważnie. Teraz ruszyłem mega szybko, ale tak szybko straciłem trakcję, że kurczę, no myślę, że musimy to powtórzyć, Robert. Dobra, powtarzamy, bo ja aż... ciężko mi uwierzyć w to, jedziemy jeszcze raz. Została tylko jedna rzecz jeszcze, jaką trzeba zrobić, żeby świętować tytuł. High five! Z racji tego, że Honda przegrała, zrobimy jej karniaka. Odkleimy jej całe malowanie, całe oklejenie. A co? Patrz, zostawmy mu tak. Niech jeździ z taką. Zostawmy to, mówię ci. Zostawmy taką. U mnie na kanale widzicie same fajne, zwariowane czasem rzeczy. To jest hulajnoga, która rozpędza się do ponad 100 km na godzinę. TechLife X9. No a gdzie lepiej sprawdzić tą hulajnogę, która rozpędza się do takich prędkości? Jedziemy na fotoradar. Przejechałem 600 metrów i już teraz żałuję, że zapomniałem rękawiczek. Kamera nagrywa, ta kamera też nagrywa. No i co? Lecimy sprawdzić hulajnogę. Test hulajnogi musi być na grubo. Ciasny, straszny kask. Ale pójdziesz szybko i gładko i z górki. Lecimy. Ja powoli ruszam. Teraz ruszam. Jadymy! Teraz albo nigdy! Co? Jakim cudem? Jechałem 100 na godzinę! Spróbuję jeszcze raz zrobić, bo auto jechało przede mną. Może to dlatego. Okazało się, że nie mam świateł. Teraz dopiero zrobiłem światła. I jeżeli to jest powodem, że nie dostałem zdjęcia na fotoradarze, to ci, którzy są szybcy, musicie gasić światła. Wtedy będziecie czyści, a kasa z głowy. Niestety! Okazuje się, że nie mogę sobie zrobić zdjęcia. Nie wiem, nie rozumiem. Prędkość była, światła były. Nie no, jak dla mnie sprzęt jest naprawdę rewelacja. Na zasadzie ciekawostki technologicznej. Po prostu w życiu nie sądziłem, że będę mógł zwykłą hulajnogą, znaczy patrząc na to, to nie wiem, czy ona jest taka zwykła, przejechać
100 na godzinę na przykład. Tutaj mamy przełącznik na jeden silnik albo dwa silniki, tryb eco i tryb turbo. W sumie na eco nigdy nie jechałem. To mogłoby być dobre. Jeżeli chcemy złożyć hulajnogę na przykład do samochodu czy gdzieś, to po prostu wyciągamy to. Ta hulajnoga ma hydrauliczne hamulce. Przepraszam za to, jak wygląda, że jest brudna, ale no, jak widać, test był dość intensywny. Hydrauliczne hamulce ma po obu stronach. Patrzcie na opony. Mimo takich małych kółek, znaczy dużych i małych, potrafię się rozpędzić do tych prędkości. A tobie jak się podoba, Adam? Fajnie. Fajnie? Mhm. Jak widać, w dwie osoby jest ciężko, ale da się jeździć. Szybciej nie będę jeździł, bo się boję, bez kasku. I jak? Super, super jazda. Fajnie jest się dzielić czymś z innymi. Siema. Siema, taka kolejka. Dzięki, twoja też. Z Adamem spotkaliśmy się, żeby trochę więcej dowiedzieć, żebym ja dowiedział się trochę więcej o hulajnodze. No i trochę, żeby pogadać, bo Adam jest specjalistą. No co, jak głośno jest, ludzie się patrzą. Dobra, jedziemy. Wow, jakie kozackie. Szybkie to jest. Kocur, uważaj samochód. Teoretycznie możesz jeździć tylko po posesji. Mam jedną warstwę, potem mam drugą warstwę, mam trzecią warstwę. To ja jestem nieadekwatnie ubrany w takim razie. Nie, ale dzisiaj jest ciepło, więc jest okej, ale piątą warstwę, szóstą warstwę. Ty tą hulajnogę też testowałeś na swoim kanale. Chyba. O. Dzień dobry. No, dzień dobry. Chcesz się przejechać? A no de. No to kurde. Jest okazja. Zgadnij, ile można maksymalnie pojechać tu na liczniku. Ono wygląda jak motocykl tak naprawdę. 100 na godzinę. Po platformie. Ale to na godzinę? Tak, ale tobie nie polecam. Nie. Poszedł. Jak? No i jestem za tym, żeby wprowadzili ograniczenia. Nie no, no bestia, bestia. Ogólnie dostępny hulajnóg na rynku, takich, które możesz zamówić jakby z półki, nie? No to jest najmocniejsze, to ma najwyższy woltaż baterii, czyli maksymalnie ładuje się do 84 V. Dla porównania Xiaomi M65 połowa tego. Jeżeli chodzi o moc maksymalną, masz tutaj 7 kW, czyli jakieś 10-11 koni. I w porównaniu do Xiaomi ma 1/10 Xiaomi, jak nawet mniej. Xiaomi ma tak, wiesz, 700 W, jeżeli ją zmodujesz dobrze, to 1100 może, nie? Ale to jest maksymalne. Pojemność baterii, tutaj masz 2300 Wh i pewnie widziałeś te skutery Blinki, które są wszędzie, tak? Nie? Porozrzucane. One mają mniej? Mają mniej, no. Oczywiście zależnie od wersji. 0 do 50 na tej hulajnodze odbywa się w 4 sekundy. Serio? Mierzyłem to najlepiej, udało mi się tam 4-3. Ale myślę, że do czwórki można zejść. Jaki jest koszt takiej hulajnogi? Bo to jest stokowa hulajnoga, która rozpędza się do 100 km na godzinę. I ta hulajnoga kosztuje w sklepie jakieś 14 tysięcy złotych. Popraw mnie, jeśli się mylę. Jesteś absolutnie prawidłowy. O! No, co za przypadek! Ale wiesz, 14 koła, ale jak sobie pomyślisz, to możesz mieć za 14 koła, to tak przyspiesza, to mało jest rzeczy. Tu jest ten słynny podjazd. Masakra. Widzicie, jak wysokie są te schody? Ten podjazd jest naprawdę stromy. Spróbujmy. Wow! Jakie emocje! Podsumowując, hulajnoga elektryczna TechLife X9 to jest całkowity top of the top wśród hulajnóg elektrycznych. Jest bardzo ciężka, no ale coś za coś. Tesla też ma tyle baterii, że waży ponad 2 tony. Za 14 tysięcy złotych nie znajdziecie lepszego sprzętu. W sumie
w ogóle nie znajdziecie chyba, to jest takie top of the top wśród hulajnóg takich przy sprzedaży detalicznej. Ja mam tę hulajnogę przez 2 tygodnie i szczerze wam powiem, że takiego zaskoczenia w życiu się nie spodziewałem. To jest tak jak z tym BMW M2, co z Bartkiem jeździłem, takie niebieskie z czarnym pasem. Bartek powiedział, że z miesiąca na miesiąc coraz bardziej poznajesz ten samochód i z hulajnogą trochę tak jest, że po 2 tygodniach nagle zobaczysz, o kurde, to jeszcze tak można pojechać. No, świetna sprawa. A jeżeli wy jesteście zainteresowani tą hulajnogą, to jest sprzęt od firmy TechLife, model X9. W opisie zobaczycie wszystkie informacje odnośnie tego sprzętu. Ja wam ją polecam z całego serca. Sprzęt przeze mnie sprawdzony. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o tych głupich subskrypcjach, bo one są głupie, ale ważne niestety na YouTubie. Cześć, do zobaczenia. Cześć.